No wszystko zależy tak naprawdę od indywidualnych preferencji każdego człowieka. Dla jednego jazda na motocyklu będzie niemożliwa ze względu na to, że ma częste spadki i nie czuje hipoglikemii. Dla drugiego nie będzie to żadnym problemem. Nie tylko jazda na motocyklu, jazda w ogóle samochodem, rowerem, jazda na rolkach, jazda na deskorolce, jazda autobusem też może być problemem. Jeżeli ktoś pali papierosy, tak jak powiedział Łukasz, i ma cukrzycę, to jest na pewno bardziej narażony na jakieś przykre skutki związane z paleniem, ze względu na to, że ogólnie cukrzyca obciąża nasz organizm. I mimo tego, że są jednostki, które sobie świetnie radzą z tą chorobą i u których cukrzyca nie daje żadnych powikłań po wielu latach, to jednak dużo ludzi jest takich, którzy mają również choroby współistniejące do cukrzycy. Więc do każdego tematu podchodzimy indywidualnie, każdego człowieka traktujemy indywidualnie i nie ma jednej odpowiedzi na pytanie, czy cukrzyk może uprawiać sporty ekstremalne, czy może palić papierosy, czy może, nie wiem, biegać, jeździć na rowerze, czy może pić alkohol, czy może robić sobie tatuaże, ponieważ przede wszystkim zależy to od indywidualnych preferencji organizmu, a nie od tego, czy cukrzyk może.